Myślę, dobry mecz. Co mi się podobało? Może zacznę co, może nie, krótko, żeby później do pozytywów przejść. No uważam, że troszeczkę żeśmy w środku pola zostawili za dużo miejsca przeciwnikowi i te kontry były bardzo groźne. No i w sumie ja powiedziałem w przerwie, że my za bardzo się spieszymy. Mieliśmy za dużo strat piłki i no Łęczna mogła grać tak jak chciała, czyli na kontrę, gdzie zdobywała przewagę i no byli niebezpieczni, bo mieli te kontry, szczególnie od skrzydeł, bardzo groźne. No ja uważam, druga połowa fenomenalna, szczególnie mój zespół po stracie bramki wzniósł się na najwyższe, myślę, wyżyny, na poziom, na jaki możemy grać. Sytuacja za sytuacją, zdecydowanie zamknięcie przeciwnika, przepiękny strzał głową Hołoty wybroniony w okienko. No i ta bramka wisiała na włosku, ale po tym wyrównaniu, gdzie przeciwnik troszeczkę znowu złapał oddechu, wpuścił trzech nowych zawodników do środka pola, znowu mieliśmy troszeczkę problemów, ale wiara, to co powiedziałem w przerwie, że pozytywnie, nikt nie może głowy spuszczać. No i myślę, że to się opłaciło i przepiękna bramka Sebastiana Mili podsumowała mecz. Także dziękuję moim chłopcom, bo grali niełatwo u siebie, gdzie jest już taka presja, że to jest 12 mecz, że to jest 13 mecz. Niełatwo jest, bo każdy oczekuje od nas zwycięstw. Ale myślę, że właśnie dzisiaj udowodniliśmy tą bramką w 93 minucie, że jesteśmy silni we Wrocławiu i chciałbym, żeby to się przeniosło. A myślę, że to już się też przeniosło na boisko przeciwników, bo zwycięstwo z Jagiellonią, dobry mecz na Legii i zwycięstwo na Widzewie. Też tutaj mieliśmy troszeczkę problemów, bo wróciliśmy dopiero o 6 rano. Także tutaj mieliśmy bardzo mało czasu na regenerację, dlatego jeszcze raz dziękuję bardzo chłopcom i jestem bardzo szczęśliwy. Znaczy, żeśmy przez całą drugą połowę zastanawiali się, co można jeszcze, jakie rozwiązanie poszukać, żeby było jeszcze lepiej, żebyśmy zaczęli zdobywać te bramki i mieliśmy różne pomysły, ale myślę, że najważniejszą rzeczą, że wytrzymaliśmy to ciśnienie, czy nawet te 0-1 i myślę, że tutaj ta zmiana Toma była okej, bo Łukasz był już zmęczony i tutaj nowa siła. A Ostry, no najważniejsza rzecz, strzelił bramkę, bardzo dobrze grał. Ja przed meczem z nim rozmawiałem i normalnie go przeprosiłem za to, że nie wychodzi w pierwszej jedenastce, bo powiedziałem, że doceniam jego zaangażowanie i wysoką formę i ja to widzę i żeby się nie martwił, żeby... No zresztą on też jak prawdziwy zawodowiec odpowiedział mi, trenerze, to wszystko dla dobra zespołu, on to rozumie. I najważniejsze, żebyśmy mieli dobry wynik i bardzo się cieszę, że nie ma obrażania, że nie ma jakichś fochów, tylko wyszedł, zrobił swoje i cieszymy się wszyscy razem. Po meczu w Podbeskidziu zawodnicy będą mieli w sobotę trening poranny, później będą mieli niedzielę, poniedziałek wolny i we wtorek trening o 18, czyli ci zawodnicy, którzy nie mieszkają we Wrocławiu, czy nawet na krótki urlop będą mogli polecieć do swoich domów, bo praktycznie jest od soboty rano do wtorku wieczorem będzie wolne, czyli myślę, że się zregenerują. Planujemy na team building pójść na grzyby razem, podzielić jakoś, żeby pomocnicy. No, szukamy terminu, bo ale w tej przerwie, tak. Także będziemy chcieli, żeby się jakoś zregenerowali i psychicznie, i fizycznie. No i cały czas pracujemy nad tym, żeby była atmosfera, zresztą widać, że to jest atmosfera, że to nie jest ta moja sympatia z Sebastianem jakaś sztuczna, tylko to jest wszystko naturalne i żeby tak dalej.